Ja myślę, że także warto podkreślić, że to nie chodzi o zmianę na stanowisku trenera, tylko wzmocnienie sztabu, to co prezes także podkreślił, że pan Okorn po prostu będzie kolejnym trenerem, który pomoże nam wygrywać. Praca tego zespołu, który mieliśmy w tej chwili, czyli pana Lisztwana i pana Szpaniuka, jest oceniana bardzo dobrze. Potrzebujemy jednak jeszcze wsparcia i takie wsparcie, miejmy nadzieję, udzieli ten trener. Ten trener jest już człowiekiem doświadczonym, prowadził zespół w Eurolidze, Olimpię Lublana. Przez 7 miesięcy był głównym trenerem w tym słynnym klubie. W zeszłym sezonie z sukcesami na arenie międzynarodowej, zwłaszcza prowadził BK Ventspils na Łotwie. Ostatnie wakacje spędził pracując w sztabie reprezentacji Słowenii, będąc asystentem trenera Alesza Pipana, więc myślę, że to są rekomendacje naprawdę na najwyższym europejskim poziomie i takie właśnie oczekiwania, żeby sprowadzić tutaj trenera dobrej klasy, który pomoże nam wygrywać, chcieliśmy tutaj spełnić i takiego trenera szukaliśmy. Jak się okaże w praktyce, miejmy nadzieję, że będziemy zbierać zwycięstwa. Myślę, że trener Okorn nam w tych zwycięstwach pomoże.